Dom zastali pusty. Lokaj opowiedział, że panna Wanda chora na zęby, a panicz starszy zamknął się w oficynie i nie chce kolacji. Czekali na panią Tajdę interesanci, więc poszła z Kaziem do kancelarii i wnet jej wyszła z pamięci choroba panny Wandy. Kolację spożyli we dwoje i zabierali się do czytania dzienników, gdy Lokaj oznajmił z jakąś dziwną miną, że pisarz prosi o posłuchanie wyszła tedy znowu pani taida do kancelarii a kazio obok w sypialni słuchał ciekawie tknięty jakimś przeczuciem pisarz był to drapol olbrzymi przystojny młody chłopak syn zagrodowego szlachcica z podlasia zdziwiła się pani taida wyrazem jego twarzy świeciły mu zuchwale oczy latały usta do Doliców biła krew gorąca. A co tam, Waśkowski? – Ja, proszę pani, przyszedłem ze swoją własną sprawą, po sprawiedliwość. Wiem, że mnie pani wypędzi bez świadectwa, bom winien, ale mi krew mózgi zalała na takie kłamstwo i oszustwo. Reszta ja nic nie rozumiem, co się stało. Pani nic nie mówił? Zdumiał Waśkowski. Mówię, że nic nie rozumiem. Proszę pani, my się kochali już pół roku z panną Wandą. I ja mam prawo do niej. Tymczasem jak panicz przyjechał, aha, nowe sitko na kołeczku. Żeby choć przyznała się, powiedziała prawdę, jeszcze bym ścierpiał. Ale kłamała, oszukiwała, wykręcała się i trzymała obydwóch a taka sprytna, żem nigdy na gorącym uczynku nie złapał. Pani Taida z osłupienia zda się skamieniała, więc na chytrość, chytrość zacząłem szpiegować i wydusiłem z rybaka, że zamówił go panicz na dzisiaj szczółnem do pasieki. O świcie już tam byłem. Odesłałem pasiecznika na wieś i ukryłem się w jego budzie, a we dworze powiedziałem, że jadę do miasteczka. No i udało się. Przypłynęli, rozłożyli się pod krzakami o trzy kroki od budy. Widziałem, słyszałem, miałem prawdę. I wtedy mi krew mózgi zalała, i wyszedszy, powiedziałem jej, co się należało. Wypierać się nie mogła, ale się panicz za nią ujął, chciał mnie uderzyć. Wtedy oszalał, pchnąłem go, plunąłem na nią i uciekłem. Teraz już oprzytomniałam. Nie warta była mego starania, ani mojej złości. Trzelma jest. Ale jej panicz nie miał się za kogo ujmować. O, to jest prawda, proszę pani. Ja klucze przyniosłam i księgi. Pani Taida jeszcze milczała. Jakby się ze snu budziła. Nagle żachnęła się i rzekła głosem, w którym gromy były. Weź klucze i księgi – i milczeć. Rozumiesz? Jeśli się dowiem, żeś słowo pisnął, stracisz posadę i świadectwa nie dam. Kamień w wodę. Zawróciła się i wyszła. W sypialni już Kazia nie było. Umknął w ostatniej chwili. Pani Taida drżącymi rękami zajrzała do księgi pensji. Potem z kasy odliczyła pieniądze i poszła do pokoju panny Wandy. Zapaliła świecę. Dziewczyna w obraniu leżała na łóżku. Zerwała się najoczywiście zaspana. Oto są pieniądze za rok. Konie będziesz miała na ranny pociąg. Zbierać się żywo. Pod tym dachem nie ma dla takich miejsca. Proszę pani, ja, ja nic pani nie ukradłam, poczęła panna Wanda. Okradłaś moją wiarę i okradłaś kobiecą część własną. Moja cześć do mnie należy i sprawy z tego nie mam komu zdawać. Coraz śmielej odcinała się panna Wanda. Mylisz się, poza sądem Bożym jest ludzki sąd. Mężczyźni odpowiadają za swój honor. Kobiety za swój powinny. Co mi ja winna, żem się dwom podobała? Winnaś, może byś jednemu była wierna, drugi by ciebie nie zaczepił. Zalotność nie jest tylko grzechem, ale wstydem. Uczyniłaś wstyd nam wszystkim, pogarda i lekceważenie kobiet jeździłem takich jak ty. Ja nic nie jestem winna i co ja w domu powiem? Jeśli się czujesz niewinną, opowiedz prawdę. Jeśli zaś rozumiesz swą winę, to możesz milczeć. Ja cię oszczędzę tym razem, ale radzę się zastanowić i zrozumieć, że taka zabawa jest hańbą ducha człowieczego, i doprowadzi cię do poniewierki. Gdzie są klucze i rachunki? Panna Wanda poczęła udawać, że szuka kluczy, ale bezskutecznie, bo były u kucharza. A nieubłagana pani Taida czekała. Wtem weszła Hanna. Pomóż no panni Wandzie odszukać kluczy. Skądże to one mają być? Kuchasz je ma u siebie, zamroczała stara. Jak to? No toć panna je co wieczór oddaje. Idźże i przynieś je do mnie, rzekła pani Taida. Panna Wanda dzisiaj wyjeżdża. Pomożesz jej się pakować. I wyszła. Ale to nie był koniec. Udała się wprost do oficyny. Kazio musiał już brata przestrzec, bo gdy otworzyła drzwi, zastała w łodzia pilnie piszącego. Tu efekt się nie udał. Chłopak był przygotowany. Jakim prawem bałamuciłeś Wandę? spytała ostro. Przepraszam, mamę, ale to nam nie bałamuciła. odparł czelnie. Na to nie było odpowiedzi. Czy rozprawa twoja gotowa? Uf, to było gorzej. Włodzio się zmieszał. Posunął książkę na swój rękopis. Jeszcze nie zupełnie, bąknął. Ale pani Taida dostrzegła ten ruch, usunęła go i wzięła zeszyt. Przeczytała nagłówek. Niżej było pół zapisanej stronicy i białe karty. I to wszystko? Pod spojrzeniem jej w radby się w mysz zamienił i umknął w szparę podłogi. To już na czysto, mam notatki, wskazał stos papierów. Pani Taida sięgnęła i tam, ale Włodzio miał fatalny dzień. Pierwsze co napotkała były to rysunki, karykatury i żarty takie, że je co rychlej rzuciła. Dalej znalazła jakieś wiersze, potem wiele listów, notatek jakoś nie było. Wtedy popatrzyła na niego długo, długo, a on pod tym wzrokiem kręcił się i czerwienił. Chodowałam cię nie na rozpustnika i kłamcę, rzekła wreszcie z takim żalem i wyrzutem, że go raptem opuściła śmiałość i cynizm, a ogarniał wstyd i upokorzenie. Niech mama daruje, szepnął. Pokręciła głową i ciężko westchnęła. Pracowałam całe życie, żebyście przez moją pamięć szanowali inne kobiety. Proszę, mamy, rzekł poważnie, ale innych tysiące pracują, by nimi pogardzać, a ja tylko takie spotykał. I po coś jeszcze mnie okłamywał, poza mymi plecami, korzystając z jej lekkomyślności? Nie wypada mi się bronić cudzym kosztem, ale... ale skinęła ręką bardzo dotknięta. Nie tłumacz się, miałeś naukę. Miałem. O, miałem. I mogę, mamie przysiąc, że teraz zajmę się tylko rozprawą, niech mama Waszkowskiego nie każe. Nazajutrz rano nie było panny Wandy w Rudzie, jak zwykle, po niewczasie wyszły na jaw wszystkie jej sprawki. W pokoju znaleziono bezłatnie do opisania, w szufladach kłęby szmat, podartych pończoch nasiona ogrodowe, skórki pomarańcz, jakieś maści w zatłuszczonych papierkach, pogryski ciast, kawałki cukru, korki od bucików, stążki, klucze od pogubionych kłódek i kłódki od pogubionych kluczy, zeszyt z rachunkami oblany wiśniowym sokiem, kilka serwet holenderskich pokrajanych na woreczki do twarogu, Księga mleczywa zasmarowana wierszami i mnóstwo innych rzeczy. Hanna stara opowiedziała o rautach u ekonomów, a reszta służby na wyścigi obgadywała nieobecną. Szpani Taida podniosła głos i przerwała zwierzenia. Po jej admonicji wszyscy znaleźli, że najlepiej będzie milczeć, aby gromów więcej na własną głowę nie ściągać, w gospodarstwie był taki nieład, że pani Taida, stawszy na Kazia zarząd roli, dwa tygodnie ciężko pracowała, zanim doprowadziła znowu do porządku śpiżarnię i nabiał ogród i cielęta. Kilkoro tych ostatnich jednakże nie przeżyło opieki panny Wandy. Gdy pani Taida podsumowała rezultat pracy swej pomocnicy, doszła do wniosku, że oprócz wynagrodzenia i życia ta żądna praca osoba kosztowała rudę kilkaset rubli. Nie był to jeszcze koniec nieprzyjemności. Przyszedł list od ojca panny Wandy pełen gorzkich wymówek, że córka straciła zdrowie w skutek nadmiernego zajęcia nad siłę kobiece, że za swe poświęcenie i oddanie doznała gorzkiej niewdzięczności. Że pani Taida wyzyskiwała bezwzględnie jej pracę cztery stronice tej treści. Zrazu oburzona pani Taida odpisała, potem rzuciła list do ognia i tylko w swej szarej księdze dała folgę swej goryczy. Więc tak wyglądają pracujące kobiety więc w ten sposób mają sobie wywalczyć samodzielność? Więc dla takich wrej kipi świat cały, więc zajęcie, które spełniała dysia, jest nad siłę młodej dziewczyny. Ja ją wyzyskiwałam, od pracy straciła zdrowie. Napiszę ja dzieło emancypacji, ale niech mnie Bóg broni od powtórnej próby. Postanowiła pani Taida dać sama radę robocie, i trwało tak aż do końca wakacji. Kazio wyręczał ją doskonale, w domu i gumnie szło wszystko jak w zegarku, aż się bociany zaczęły zbierać do odlotu. Pierwszy odjechał w łodzią z gotową rozprawą. Temu pilno było do Warszawy, bo już syt był atmosfery i cnoty obowiązującej na wsi. Po nimi Kazio zaczął przebąkiwać, że mu pora w świat ruszać. Pani Taida wzdychając, Zaczęła go w drogę ekwipować. Mój Boże, czemu nie mam choć jednej córki? Myślała ściągłym do losu żalem. I wyprawiła Kazia na praktykę za granicę. I została na słodną jesień i długą zimę sama w domu. Wtedy to w liście do Ozierskiej wyznała, że sama nie da rady. Że gospodarstwo wiejskie to warsztat dla dwóch osób... I że chyba znowu musi starać się o pomocnicę, tylko broń Boże nie młodą. Młodej za nic. Chyba jakąś starą pannę lub wdowę bezdzietną. Moja Taisiu, odpisała Ozierska, taką osobę znajdziesz tu w Warszawie bardzo łatwo. Tysiące kobiet poszukuje zajęcia i chleba. Spełnisz miłosierny uczynek, dając tym biedaczkom i pracę przyjedź do nas mamy wolny pokój będzie ci jak w domu podamy ogłoszenie do kuriera zobaczysz sama kandydatki i wybierzesz tę która ci się najlepiej spodoba zresztą mamy tyle do pogadania i tak ci będziemy radzi ta propozycja wydała się pani taidzie bajeczną odjechać rudy Gospodarstwa, być w Warszawie w tym zgiełku, wybierać z mnóstwa nieznajomych towarzyszkę, pracownicę, nie wiedząc co zacz jest? Po niejakim czasie jednak zreflektowała się i poczęła myśleć, że z rozpaczy człowiek brzytwy się chwyta. A wreszcie pewnego dnia kazała znieść z góry walizkę i zaczęła się pakować. Tydzień zajęło przygotowanie do wyprawy. Dawanie dyspozycji, wydzielanie wiktu i zboża na czas nieobecności, tysiące poleceń oficjalistom. Nareszcie wyruszyła, tak zmęczona już w bramie, że wątpiła, czy żywa dojedzie. Ze stacji zatelegrafowała do włodzia, bojąc się zginąć w Warszawie, przez całą drogę nic prawie nie jadła, obawiając się, by pociąg nie odszedł bez niej odetchnęła dopiero u kresu, widząc syna na peronie. Zaledwie w ją ulokował w dorożce, zaraz oznajmił niesłychaną rzecz. Wie mama? Kolegę mam u łazierskich. Co za kolegę? Stasia przyjechała. Ale jaka Stasia? Uczesana, umyta, małomówna? istny rabin. Już dosyć medycyny? Nie, chorowała na jakąś gorączkę. Ozierski sam jeździł po nią i przywiózł, żeby wypoczęła. A wie mama, kto im doniósł o jej chorobie? Nasz Kazio. To on w Genewie praktykuje agronomią. Pani Taida była tym wszystkim do szczętu rozstrojona. Nawet nie znalazła odpowiedzi. No, a ty miałeś choć jednego pacjenta? spytała. Miałem dwóch. Jeden szewc, drugi introligator. Szewc żyje, a ten drugi umarł. Ale oba dwa mi nic nie zapłacili. To nic jeszcze. Będę sławny. Twoja rzecz teraz, ja swoje spełniłam. Wierzę w to, że pasożytem na świecie nie będziesz. Przywiozłam ci kilkaset rubli na ciężki początek. Czy też temu miasta końca nie ma? Mój Boże, jak ludzie w tym piekielnym hałasie żyć mogą. Dojeżdżamy. Z bramy na lewo pierwsze piętro. Służą mamie. Pani Taida i jej walizka zniknęły w sieni. Był to nareszcie kres podróży. Wpadła w objęcia ozierskiej. Rozpoczęły się wykrzykniki, opowiadania, bezładna rozmowa i zaraz posiłek. A panny Stasi nie ma? Zagadnął włodzio. Ozierscy spojrzeli na panią Taidę zakłopotani. Słyszałaś? szepnęła Ozierska. A no cóż znowu, dobrzeście zrobili, odparła. Dziękuję pani za dobre słowo, ucieszył się Ozierski. Bo to łatwo wyklinać i wydziedziczać, ale ostatecznie trudno tego dotrzymać. Może się i ona opamięta i rozmyśli. O tym już nawet nie śnimy, westchnęła matka. Ale przynajmniej tyle pociechy, że Herezyj nie wyprawia i nie wygaduje. Teraz po całych dniach czyta, siedzi w bibliotece uniwersyteckiej albo tu, w domu, nad książką i wydziera się znowu tam. Ubłagaliśmy, że zostanie do świąta potem, co robić, trzeba będzie odwieść. Żeby nie twój poczciwy Kazio, to byłoby po niej, Umierała i nie prosiła o ratunek. Pani Taida pokręciła głową. Ta poczciwość Kazia była dla niej mocno podejrzanego gatunku. Zaczęto mówić o sprawie pomocnicy i w Łodzio już układał ogłoszenie do kuriera. Po wielu naradach i zmianach ułożono następujące. Poszukuje się osoby w średnim wieku na wieś. Do zarządu kobiecym gospodarstwem i wyręczenia pani domu. Reflektantki zgłoszą się na ulicę wspólną numer 14 do pani Ozierskiej między pierwszą a trzecią po południu. Trzeba dodać wymagana znajomość rzeczy, bo uczyć nie myślą, proponowała pani Taida. Napiszcie też, żeby to była osoba z naszego towarzystwa, żeby była zdrowa i silna i z taktem. Pomyślą, że mama szuka synowej, wtrącił Włodzio. To już można będzie ustnie załatwić, zdecydowała Ozierska. Pani Taida westchnąwszy dała Włodziowi trzy ruble i posłała go do kuriera, a sama udała się do przeznaczonego sobie pokoju, by się po drodze okrzątnąć i wypocząć. Na obiad wróciła Stasia z biblioteki. Ledwie ją poznała pani Taida. Wychudła i zczerniała, oczy jej się tylko paliły po dawnemu, ale jakimś płomieniem posępnym, złym, a usta miały wyraz goryczy i zawziętości. Nie młodej już. Przyszła sama do gościa i pocałowała w rękę. Zmieszana jakby i niechętna. Uraziło to panią Taidę, ale przypomniała sobie ciocię Dysię, koronkę codziennie odmawianą i pogładziła dziewczynę po głowie. Mizernaś okropnie. Przepracowujesz się, to nic nie warte. No, ale żeś się z rodzicami pogodziła, to poczciwie zacnie. Stasi krew uderzyła do skroni, zawahała się sekundę i znowu schyliła się do ręki pani Taidy. Pani wtedy przysłała zielnik i sto rubli. Dawno bym za zielnik podziękowała, ale chciałam pieniądze odesłać i nie mogłam. Z wielką trudnością mówiła. A to co znowu? Oburzyła się pani Taida. mi ci je posłała, to po pierwsze wiedziałam, że ci potrzebne, a po drugie byłam pewna, że mi je zwrócisz, jak już będziesz zarabiała na chleb, ale nie teraz, kiedy się uczysz. No, mam nadzieję, że do rodziców mnie z tym nie odeślesz, dodała niespokojnie. Rodzicom nie śmiałam wspomnieć, żem przyjęła jakby ją możnał. Tylko gdybym była bardzo chora, powiedziałam o tym synowi pani, żeby panią przeprosił i podziękował, bo już oddać nie miałam nadziei. Potrzebnieś mówiła, mruknęła pani Taida. A on co robił w Genewie? Nie wiem, byłam bardzo chora, gdy się zjawił, a potem nie wiem, gdzie się podział. A ty zawsze trwasz przy swoim? Przez chwilę wzrok Stasi zamigotał podawnemu zapałem i młodością. Pani się pyta? Pani, która przez całe życie od celu swego nie odstąpiła na krok? Nie zawahała się na sekundę? Ja także na swoim postawię. I znowu gorycz wróciła na jej twarz i dodała: Ciężko, mozolnie, gorzko, ale bodaj najgorsze to ten wstręt i obrzydzenie, które w sobie mam do ludzi i uczuć. Przechodzimy, my, kobiety, tam piekło. Nie zostaje nam nic niewiadomego, nic nieznanego, nic świętego. Są takie, które uciekają, niezdolne wytrzymać. Są inne, które się z tym oswajają, nawet gustują. Ja wytrzymałam, tylko z niczym nie porównać ohydy mej pogardy. Połknęła śliną, jakby to obrzydzenie dławiło ją za gardło, i chwilę milczała. Pani wie, że widziała ducha? szepnęła. Pani Taida skinęła głową. Nie mówiłam o tym nikomu i sama nie wierzę w nadprzyrodzone zjawiska. Ale widziałam, Mi jeśli mnie coś czasem godzi z ludzkością, to ta twarz umarłej. I... Przypominam ją sobie w złych chwilach. I dlaczego ją widziałam? Dlaczego do mnie przyszła? Nazajutrz poszłam do kościoła, chociaż tam nigdy nie bywam. Tego właśnie ona chciała od ciebie, a może i czegoś więcej jeszcze. Wzięła ciebie pod opiekę, zachowaj ją w pamięci. Każdy młody zaczyna od zapału i bezwzględnej wiary w ludzkość i idee, przechodzi potem rozczarowania, bunty, niewiarę, pogardę, a wreszcie dochodzi do równowagi miary i wielkiej tolerancji i spokoju. Naturalnie mówią o takich, co mają rozsądek, zdrowie moralne i fizyczne i siłę, że zaś takich mało na świecie, więc dlatego świat pełen niedołęgów, kalek i pasożytów. Otóż, jeśli chcesz się ochydy pozbyć, nie patrz i nie myśl o takich, ale ziarna szukaj w plewie i ziarnem bądź. A jeśli się chcesz pogardy zbyć, Pomyśl, że ci nędzni są nieszczęśliwi i chorzy, a ty, zdrowa i silna, trzeba dla nich mieć litość i miłosierdzie, nie pychę. Nie wiesz dlaczego ustali? Spodlili się lub upadli? Kto silny niech nie sądzi słabości, tylko niech Bogu za pomoc dziękuje. Jeszcze teraz mnie nie rozumiesz, to szkoła, którą się siwizną opłaca. Ale zdajcie się kiedy moje słowo, jeśli je zapamiętasz? Tu pani Taida przypomniała sobie pannę Wandę i dodała: a ostrożnie z amorami, bo to ci plany zupełnie pokrzyżuje. Z amorami powtórzyła szyderczo Stasia. Do tego nabrałam wstrętu na całe życie, nie wychodząc z roli spektatorki. „Br”, Zdrygnęła się. I to gadanie bez sensu życie bez uczucia jest anomalią. Jeśli jest zdrowa i silna, to i z tym dojdziesz do równowagi. Była Stasia bardzo zmieniona, bo nie podniosła kwestii, nie bryznęła cynizmem, zmieniła rozmowę. Ten zielnik to skarb. Tam są odkrycia i wynalazki, a zbiór bardzo bogaty. Dużą się z niego nauczyła. Była też lekarką nieboszczka chociaż nie miała patentu, miała powołanie i wielkie serce, odparła pani Taida. Ozierska weszła zdziwiona tak długą rozmową, wrócił też w z kwitem i przerwali zwierzenia Stasi. Nazajutrz już o dwunastej przyszła pierwsza kandydatka na posadę do Rudy. Była to bardzo elegancka dama w kapeluszu z piórami, upudrowana, ufryzowana i wdzięcznie uśmiechnięta, Przychodzę wskutek ogłoszenia w kurierze. Nieszczęśliwe okoliczności zmuszają mnie do poszukiwania pracy. Na panią Taidę uderzyły ognie, ale się nieco pohamowała. Czy pani zajmowała się gospodarstwem wiejskim? spytała sucho. Dotąd nie potrzebowałam pracować na siebie. Mój mąż miał dobrą posadę na kolei. Po jego śmierci miałam magazyn MUT ale interesy źle poszły, jak zwykle kobiecie samotnej, bez męskiej opieki, westchnęła i dodała. Przeczytawszy ogłoszenie, pomyślałam, że wyjazd na wieś poprawi mi zdrowie i uspokoi nerwy zerwane ciężkimi przejściami. Pomyślała pani, czy spełni swe obowiązki? Czy pani się zna na hodowli drobiu i trzody, na ogrodnictwie i mleczywie? Jak to? Ja mam być szafarką i klucznicą? oburzyła się dama. Ogłoszone było, że mam zarządzać i wyręczać panią domu. Więc pani myśli zarządzać, nie mając pojęcia o obowiązkach i robocie? Mnie wyręczać, uważając pracę za nieszczęśliwy dopust? Ja zaś uważam ją za wielkie szczęście. Różnimy się tedy w kardynalnej kwestii. Potrzebuję pomocnicy, a nie nerwowej ofiary. Dama się bardzo obraziła i powstała majestatycznie. W takim razie nie trzeba dawać kłamliwych ogłoszeń i trudzić ludzi, którzy wyszli z wieku morałów, rzekła drżącym głosem i wyszła. Pani Taida oburzona poszła do jadalni, gdzie Ozierska krzątała się z kucharką i opowiedziała pierwszą próbę. Cierpliwości. Trafisz na dobrą, to dopiero początek. O, znowu dzwonek. Otwórz no Stasiu, bo Kasia wyszła do pralni. Stasia siedziała u okna z głową podpartą rękami, zatopiona w czytaniu, podniosła się automatycznie i wyszła do przedpokoju. Po chwili wróciła. Któż to? Spytała matka. A, znowu coś do pani Skarszewskiej, odparła pogardliwie. Jakże wygląda? Anim spojrzała, nie warto. Dlaczego? Zagadnęła pani Taida. Bo to będzie korowód wszelkich pasożytów, kalek i niedołęgów. Alboż to ludzie? Osoby w średnim wieku szuka pani. Cóż warta osoba w średnim wieku, która nie ma fachu i stanowiska, która nic nie zdobyła, nic nie wywalczyła do tej pory? Plewy? No, no, ujęła się Łozierska. O chleb jest trudno. Walka obyd ciężka, ty zawsze jesteś krańcowa. Pani Taida wyszła do interesantki, a Stasia odparła. Chleb mieć będzie ta, która wie czego chce i do czego dąży. Taka nie szuka ogłoszeń w kurierach, ale ma już stanowisko i walki obyd się nie boi. Pani Skarszewska szuka drugiej siebie, a mama jest tak naiwna, że wierzy, iż taką znajdzie między warszawiankami. Kaczane wyobrażają sobie, że na wsi nic się nie robi, tylko spaceruje, wącha świeże powietrze i zjada kurczęta. Zatrzasnęły się drzwi przed pokoju, i jednocześnie weszła pani Taida. Wyobraźcie sobie, że tami powiedziała najspokojniej, że nie może przyjąć posady u wdowy. Jak to? Nie ma mężczyzn w domu? Być bez opieki silnego ramienia, narażoną na grubiaństwo służby? Ona się boi. Hi hi. zachichotała szyderczo Stasia ona się boi biedactwo das ewiś wej pani Taida była zdesperowana cofnę ogłoszenie rzekła bo doprawdy nie wytrzymam jeszcze co podobnego a nagadam im impertynencji? znowu dzwonią Stasia poszła otworzyć ale był to włodzio dzień dobry kolego Powitał żartobliwie. Wiecie, miałem dziś pacjentkę, a jaką ładną! Zadowolona była z porady i będę ją miał w kuracji stałej. Panna, czy wdowa? Ironicznie spytała Stasia. Otóż właśnie, że mężatka. I to bywa, odparła. Winszuję. A tu co słychać? Mama zdrowa? W dobrym humorze? W najgorszym nie radzę panu chwalić się pacjentką bo do żartów nie usposobiona odbywa się przegląd towarzyszek szła tu przede mną jakaś chuda i żółta i czytała tablicę w sieni jeśli pani o swego kazia zazdrosna to o tem może pani być spokojna gust męski jest tak fantazyjny odcięła jeśli pan kiedyś szalał za tą żydówką co robiła papierosy to niech żadna nadziei nie traci i niech każda u swego wybrańca drży. Ej, panno Stasiu, to nie niemiłosiernie takie rzeczy pamiętać. Dzyń, to pewnie ta żółta. Pójdę z paniami się przywitać, a potem siadam za portierą i będę na przedstawieniu gratis. Stasia otworzyła drzwi. Na progu stała osoba istotnie w średnich latach, chuda i jakby wystraszona. – Czy tu mieszka pani Ozierska? – spytała. – Tutaj. – Bo to wyczytałam w kurierze. – Proszę panią do salonu – przerwała Stasia. Ale interesantka musiała się wynurzyć. – Od dawna marzę o wyjeździe na wieś do ciszy i spokoju. W mieście nie można uniknąć zgorszenia, pokus. Ciągle się jest narażonym na grzeszne myśli i uczucia. Przed występkiem skryć można oczy tylko w świątyni. Spuszczone miała oczy, więc nie widziała wyrazu twarzy Stasi. Za portierą odzywało się podejrzane sapanie, to włodzio się dusił ze śmiechu. Szczęściem weszła pani Taida i Stasia uciekła. Pani poszukuje posady? Zagaiła pani Skarszewska. Tak, pani, modlitwa i praca jest moim szczęściem. Pani zamężna. O nie, żyłam z mamą dotychczas w siedleckiem. Ojciec zostawił nam folwarczek, ale mama była słabego zdrowia, przeniosłyśmy się do siedlec. Dzierżawca nas doprowadził do nędzy, a wreszcie i folwarczek trzeba było sprzedać. Kapitalik poszedł na doktorów i aptekę, i mamusia zmarła temu dwa lata. Dostałam posadę tutaj przez znajomą hrabinę w szpitaliku, ale zawsze marzyłam o wyjeździe na wieś i gdym przeczytała ogłoszenie, wnet pomyślałam, że to może palec Boży, bo na tę intencję suszę wszystkie wtorki, dzień, w którym opuściłyśmy naszą wulkę. Więc Pani się zna na wiejskim gospodarstwie? Przecież mieliśmy wulkę, a ja zawsze wyręczałam mamusię, o znam wieś i kocham jej ciszę, spokój i patriarchalne obyczaje. Włodzio za portierą pomyślał, że cisza i spokój rzadko były widziane w rudzie przy mostrze fornali, pastuchów i czeladzi, i że patriarchowie mieli pod względem obyczajów pojęcia nie zawsze zgodne z etyką nowożytną. Ale pani ta idzie podobały się aspiracje kandydatki do wiejskiego życia, a zresztą poprzednie były jeszcze gorsze, przystąpiła tedy do szczegółów. Pani jest dobrego zdrowia, roboty będzie dużo. O, pani, nie wiem, co bezczynność. Gdy odpoczywam, to się modlę, chorować nie miałam czasu. Uprzedzam panią, że jestem sama w domu, wdowa i nikt prawie u mnie nie bywa. Wesołości towarzystwa niech się pani nie spodziewa. Bogu dzięki, Bogu dzięki. Marzyłam o tym i wyznam pani, że jako biedna sierota jestem nieufna i nieśmiała, boję się towarzystwa, mężczyzn szczególnie. Oni są tacy bezwzględni i sensualni, nie umieją uszanować domu. Pani Taida popatrzyła na nią, ale miała taką minę, rzetelnie wystraszoną, że tylko się uśmiechnęła. No, oto może pani być zupełnie spokojna. U mnie w domu zgorszenia nie ma i nie będzie. Co do obowiązków będzie się pani zajmowała śpiżarnią, ogrodem i nabiałem. Służba domowa będzie pod pani rozkazami. Księgi mleczywa i domowych wydatków będzie pani prowadziła. Postaram się sumiennie spełniać obowiązki z Bożą pomocą. Czy będę mogła co dzień być na mszy świętej? Co dzień? Do kościoła jest pięć mil drogi. O Boże! I Pani bywa tylko w niedzielę? Ja bywam cztery razy na rok. Jakże to być może? Więc można tak żyć bez Boga? Jak to bez Boga? Pani nie umie katechizmu? W niebie, na ziemi i na każdym miejscu jest On. Zapewne, ale to okropne, bez sakramentów, bez nauki, bez świętej ofiary, być co dzień narażonym na pokusy szatańskie i nie móc się przed nimi schować w świątyni? Czyż możliwe jest ustrzec duszę w takich warunkach? To strasznie niebezpieczne. Tego nie można uczynić bez porady spowiednika i rozcząśnięcia sumienia ciałom dłe, proszę pani, tfu! Wybuchnęła pani Taida. Co też pani bredzi? W tym strasznym miejscu żyją ludzie i umierają w świątobliwości. W tym miejscu ja żywot zbyłam i potępienia się nie lękam. Pokusy? Co za pokusy mieć można tak szczególnie straszne. Na to nie ma czasu przy robocie. Pacierz się mówi rano i wieczór. Nikogo się nie krzywdzi i nie szkaluje chorego i biednego opatrzy, prawdę się mówi, obowiązek spełnia i Boga się ma wszędzie, byle się go w sobie czuło. Pani myśli, że gdy siedzę o pięć mil od kościoła, to Bóg o mnie już nie wie? A ja jestem pewna, że wie. Zresztą pani znane jest zdanie świętego Augustyna. Każda cela może być Tebajdą, a każdy dom kościołem. To zależy od tego, kto mieszka. Kandydatka westchnęła bardzo głęboko. Zawiniłam, pani mi wskazała drogę, Bóg żąda ode mnie próby i ofiary, niech się spełni jego wola. I spojrzała w okno na przeciwległą kamienicę, bo nieba widać nie było. Pani jest bardzo egzaltowana, mruknęła pani Taida. Pragnąc cnoty i zbawienia, boję się świata i szatana, ale sobie nie ufam. Czyż to złe? Nie, nie, ale nie trzeba w niczym przesadzać. Wracając do rzeczy, jakież pani stawia warunki? Chciałabym mieć osobny pokoik i skromne wynagrodzenie. Bardzo mało potrzebuję. Pani Taida już dużo niechętniej powiedziała sumę. Zgadzam się, tylko będę prosiła o namysł do jutra. Wieczorem przyślę kartkę z decyzją. I owszem, o to samo chciałam prosić dla siebie i ja potrzebuję się namyślić. Na tym się skończyło. Pani Tajda wróciła do jadalni patrząc w zamyśleniu na bilet z nazwiskiem Klara Wolska, Nowy Świat, numer 45. No i cóż? spytała Ozierska. Albo ja wiem, dziwoląg po dziwolągu, aż nareszcie traci się zupełnie zdrowy sąd. Ta znowu Dewotka, ale ze wsi rodem pracować chce. Na wszystko się zgadza, nic nie wymaga? Albo ja wiem jestem zupełnie zniechęcona. Niech mama drzwi zamknie na dzisiaj i chodźmy na miasto? Jest wystawa Chełmońskiego, może mama potrzebuje co kupić, ja służę za przewodnika. Ofiarował się w łodzi, nie śmiejąc drwić, chociaż mu twarz drżała od śmiechu. A jakże Mam cały arkusz sprawunków, westchnęła pani Taida. Pokażesz mi też swe mieszkanie. Nazajutrz rozpoczął się znowu korowód, tylko Ozierska zasiadła też w salonie, by pomóc, bo pani Taida była zupełnie odurzona. Stawiło się siedem kandydatek. Z tych trzy zaraz się cofnęły, dowiedziawszy się, że to posada w domu bez gospodarza. Zrozumiałam, że mam wyręczyć panią domu wdowca, rzekła jedna tonem obrazy, że ją turbują do pomocy kobiecie. Dwie obraziły się, że nie miały osobnej służącej i że mają dozorować udoju w oborze w nawozie. Nie pochodzę z domu szafarek. Jedna była srodze dotknięta, że za taką ilość roboty ma otrzymać tylko dwieście rubli. Pani żartuje chyba, moja matka płaciła drożej garderobianej. Ostatnia wreszcie zgadzała się na wszystko, ale nie miała pojęcia na co się zgadza, bo przez całe życie nie wyjeżdżała z Warszawy tylko do Wilanowa, a zajmowała się dotychczas lekcjami muzyki. Już po trzeciej zjawiła się jeszcze jedna. Była to gruba kobiecina w czepku na bakier z wypiekami na twarzy. Tu szukają gospodyni na wieś, ja pojadę. Co tam raz kozie śmierć? Przemówiłam się ze starym, on mnie spostponował, więc mu powiadam. Czekaj psiano go, ja ci pokażę. Pojadę na wieś między ludożerce, między bałwochwalce. Na takie wygnanie, na takie zatracenie, a z tobą nie zostanę. Aby jej się pozbyć, musiała pani Taida wezwać pomocy w łodzia i posłała go pędem do kuriera. Cofnij ogłoszenie, cofnij, mam tego dosyć. Była już zdecydowana z niczym powrócić, ale żal jej było kosztu i strach samotności w domu. Wezmę chyba tę Wolską, rzekła. Niech mama poczeka, aż się załatwi ze spowiednikiem i sumieniem, odparł Włodzio. Bardzo cię proszę z tego nie żartować. Mam nadzieję, że i ty te dwie władze szanujesz. Włodzio zerknął ku Stasi, ale jej twarz była niewzruszona. Wieczorem posłaniec przyniósł odpowiedź panny Klary Wolskiej. Twarz pani wyraża siłę i prawdę, oddaję się ufna pod opiekę pani, przyjmuję obowiązek. Proszę o wyrozumiałość dla mych słabości i o wzgląd dla moich potrzeb duchowych, które są moim jedynym szczęściem i przyszłością sierocą. Pani Taida nagle zdecydowana złożyła list. Niech będzie ta, bo nie mam z czego wybierać, a czas mi wracać do roboty.